W Wielczu Laskowicach odbyło się wyjątkowe spotkanie fanów motoryzacji. Wyjątkowe, bo dwa światy to właściwie dwie imprezy w jednej. Zlot ciężarówek Jelcza oraz zlot samochodów tuningowanych. Nazwaliśmy to zlot Jelcza Dwa Światy, bo zaprosiliśmy właścicieli autobusów produkowanych w dawniejszych zakładach jelczańskich i również pomysł młodzieży, żeby zrobić zlot samochodów tak zwanych tuningowanych. I uznałem, że połączmy dwa pomysły w jeden. Dzisiaj mamy święto dla miasta, bo to dzięki firmie Jelcz, miasto Jelcz Laskowice powstało. To jest taka jakby metoda podziękowania dawniejszemu Jelczowi, Jelczanom, którzy tu pracowali. W pierwszej wersji to był Żub i miał taką. I te pierwsze sztuki mieli takie, a później Jelcze już były nowsze. Ja pracowałem w Jelczu. Fajnie było, dobrze się zarabiało. Człowiek był młody, nie, a to było inaczej, nie. Bo to było kupę lat temu, nie. No stary był lepszym samochodem, nie. Silniki miał dobre i tak dalej. 113, no to później ją wycofywali. Na części zamienne jeszcze długo robiliśmy części. Jak widać, stary Jelcz nadal żyje we wspomnieniach mieszkańców. Taki zlot to okazja, by do tych wspomnień na chwilę wrócić. Właśnie takie autobusy, jeden jak i drugi, tak zwany ogórek jelczański, woził mnie do szkoły jeszcze na wiosce w Jelczu Laskowicach, więc to były niesamowite wspomnienia, które chyba już nie wrócą, bo żałujemy, że takich autobusów nie ma. Żałujemy, że nie ma tego stukotania wszystkiego w środku, z tych specyficznych foteli. Żałujemy, że nie ma tego dźwięku silnika. Dźwięk silnika jest, ale dziś nieco inny. Można go było usłyszeć w Jelczu Laskowicach tego samego dnia. Dwa światy, czyli zlot samochodów tuningowanych i samochodów marki Jelcz, przyciągnął uwagę nie tylko warkotem spod maski, ale również wyglądem niektórych eksponatów. Ważnym elementem po tej stronie dwóch światów była akcja charytatywna. Wolontariusze z Zielonego Parasola zbierali wśród uczestników zlotu fundusze na rehabilitację Doroty Aranin, podopiecznej fundacji Po Prostu Razem, bo jak mówili organizatorzy, pomaganie mamy we krwi. Jednak pomagać możemy dalej. Na stronie wydarzenia zlotu na Facebooku odbywają się licytacje dotyczące różnych przedmiotów i voucherów. Zbiórka trwa. Organizatorzy, czyli Urząd Miejski i Centrum Sportu i Rekreacji, nie kryli też zadowolenia z frekwencji. Pod Centrum Sportu i Rekreacji zebrało się około 150 samochodów z całej Polski, a przez cały dzień przez teren imprezy przewinęło się ponad 3000 osób. Dokonaliśmy tego wszyscy razem, wspólnymi siłami. Napisał na Facebooku współorganizator Gabriel Cybulski. Jak twierdzili organizatorzy zlotu, tak pokaźna ilość gości uczyniła ze zlotu jedną z największych imprez w powiecie. To spektakularny debiut. Tajemnicą sukcesu są atrakcje dla wielu pokoleń. Młodzież niekoniecznie interesuje się starymi samochodami Jelcza. Starsi nie bardzo interesują się autami tuningowanymi. Stąd dzisiaj mamy praktycznie spotkanie trzech pokoleń. Najmłodsze pokolenie nie miało okazji jeździć Jelczem, jednak zainteresowania wśród dzieci nie brakuje. Przychodzą, oglądają, pytają, no, jak to się jeździło kiedyś, bo to przecież to jest to, w porównaniu z dzisiejszymi samochodami, to jest no, całkiem co innego. No. To jest przede wszystkim no, ten zapach tej epoki, te wspomnienia. Teraz wszystko idzie ku nowoczesności, przede wszystkim ekologii, na przykład i oszczędności. Kiedyś te wzorce nie były podstawowe. Żeby to jeździło, było takie, jakby to powiedzieć, toporne. I jest w tym coś. Taka, my przejechaliśmy tym samochodem w ogóle na kołach. Przejechaliśmy nim prawie 400 kilometrów. No i są te wspomnienia, jak to było kiedyś. Jak to się jeździło takimi samochodami po tych naszych drogach, które niekoniecznie są jeszcze super. Zapach, ten dźwięk silnika. No to jest to coś, co raduje. No. Jest dusza w tych samochodach jest. I to jest właśnie najważniejsze w tym wszystkim, że jednak są ludzie, pasjonaci, którzy to podtrzymują i chwała im za to. Samo podtrzymywanie to dla organizatorów pasjonatów jednak za mało. Wprowadzili więc dodatkowe atrakcje. Mamy trzy konkursy na najładniejszy samochód, na samochód, który przyjechał z najdalej oddalonego miejsca od Jelcza Laskowic i najstarszy samochód.
No i mamy dwie nagrody ufundowane przez sponsorów. W dwóch kategoriach to jest samochód z najmniejszym i samochód z największym przebiegiem. Konkursy to nie wszystko. Znalazło się też miejsce na motoryzacyjne ciekawostki. Mamy też tutaj chłopaka, którego zaprosiliśmy tutaj. Jest Mariusz Iwan. Jest jego pojazd tutaj na placu, tak zwany Jelczon. Został przez nas oklejony nalepkami zlotowymi, nalepką z nazwą, stylizowaną na oryginalne nalepki fabryczne Jelcza. Mariusz był zawsze wielbicielem marki Jelcz. Jego tata jeździł Jelczem, jak Mariusz był młodym człowiekiem bardzo, więc jakby ta miłość przetrwała i postanowił mieć swojego Jelcza. Etymologia tego to jest Jelcz, czyli miłość Mariusza do tej marki ON, osoba niepełnosprawna. Ten sprzęt powstawał półtora roku. Półtora roku gdzieś panowie nad nim pracowali, żeby był w takim stanie. My go modernizujemy od pół roku i myślę, że jeszcze parę lat przed nami, żeby wyglądał tak, jak chcemy, żeby docelowo wyglądał. To nie jedyna taka ciekawostka na zlocie. Kolejną zaprezentowali strażacy z OSP Roszkowice. Mamy prototyp Jelcza 006x2 GCBA 1145. Jest to samochód prototypowy, który został skonstruowany w 1979 roku. Tak naprawdę, żeśmy nie wiedzieli, co mamy w ogóle w garażu. No bo zawsze wszyscy mówią Steyr, Steyr. I zawsze nas zastanawiało, dlaczego Steyr ma napis Jelcz. I któregoś razu trafiłem na książkę o pojazdach Jelcza. I tam przeglądam, patrzę się na samochód. Powoli, żeśmy doszli do tego, co to jest za samochód, dlaczego właśnie on jest taki, a nie inny. Jeszcze kilka lat temu wozowi z Roszkowic groziło zezłomowanie. Dziś ma się dobrze, bo trafił w dobre ręce. Pasjonatów na zlocie pojawiło się wielu. Dzielą się swoją pasją i zarażają nią innych. Jelcza nigdy w życiu nie miałem ciężarówki, ale szanuję. Dzięki połączeniu zlotu samochodów marki Jelcz i zlotu samochodów tuningowanych impreza przyciągnęła tłumy. Próbowaliśmy, jak to wyjdzie. Wyszło świetnie, jak widać. Młode pokolenie ze starszym pokoleniem, ale udało nam się dogadać, znaleźliśmy wspólny język. Pokazuje to, jak pasja potrafi łączyć pokolenia.